W porządku. Jeszcze sprawdzę, że się nagrywa. Nagrywa się bardzo dobrze. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze raz. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajemy. No, dobra, zagrajemy w sumie. Może to się przerodzi w jakąś taką serię. Zagrajemy. No właśnie poradnik, nie? Distant Worlds 2. Distant Worlds 1. Chyba jeszcze nie wyszło. Też ponoć ma wyjść. I zaczniemy się rozgrywkę. Pierwsze co chcemy zrobić to z pasją pauzujemy grę, ponieważ gra się toczy w czasie rzeczywistym i... Okej. Okay. To jest nasza planeta. Kurde, mol. Oczywiście na początku mieliśmy tam jakiś... Wiecie co, poczekajcie. A właśnie. Tak, idealnie. Jeszcze raz. Oczywiście na początku było tam jakiś... informacja o ludziach. Krótka wzmianka tam historyczna generalnie. Większość z tego można przeczytać w Galaktopedii. Właśnie. Galaktopedia. Na początku może wam pokażę... o co tutaj chodzi? Znaczy, o co tutaj chodzi? Generalnie Galaktopedia jest świetnym narzędziem, jeśli potrzeba wam czegoś informacji na szybko o danej mechanice albo danej rzeczy. Oczywiście nie jest to poradnik w 100% sensu stricte, tylko bardziej coś w rodzaju pomocy podręcznej. Ale jest całkiem nieźle zrobiona. Dziedzictwo Sida Meiera najwyraźniej jest w pełni. Dobrze, pozwólcie, że zrobię jedną rzecz małą. Te wszystkie projekty, jakie tutaj są... tak, skasujemy. Tak, wiem. Nie chciałem. Exit, editor. Dobra, edytorem można bardzo sobie rzeczy spieprzyć, więc lepiej tego nie naciskać. Kurde, gdzie to było? Jest. Empire Policy. Tutaj mamy wszystkie te rzeczy, które, o których mówiłem wcześniej, że możemy sobie to bardzo łatwo ustawić, jak będzie to organizowane. Możemy na przykład coś takie szczegóły, komputer może nam nawet... możemy nakazać komputerowi, jak ma abordażować okręty. Jak ma prowadzić wojnę, jak ma rekrutować nasze wojsko, jak ma konstruować, co ma konstruować, prowadzić badania i projektować, co ma okręty, zawiadywać taksacją kolonii, budową ośrodków na koloniach, kolonizacją samą sobie. Można zlecić komputerowi samodzielne akcje wywiadowcze, czyli innymi słowy automatyczna agencja wywiadowcza, która tylko nam raporty podsyła, nie? Co i tak, co się wydarzyło, czego nie. Ewentualnie możemy ustawić na pośredni tryb, czyli możemy nakazywać działać jej automatycznie, ale z sugeracją tego, co mam. Z sugeracją na. Boże, jeszcze raz. Możemy nakazać działanie automatyczne z tym, że ona będzie nam sugerować, co. Jaka misja jest dostępna i czy ją aprobujemy. Więc. To jest masa opcji. Generalnie większość tych tutaj
aspektów ma te trzy opcje: kontrola manualna, kontrola poprzez sugestie i całkowita automatyzacja. Jednak wolę kontrolę manualną, bo jest można na niej polegać. Możemy w kwestii handlu wiele rzeczy ustawić. Dyplomację, wojna, bardzo mało rzeczy. Możemy sobie taką politykę zapisać i na przykład w przyszłości wykorzystać. Ja taką politykę mam zapisaną. O właśnie, polityka Cezara. Otwórz. Apply policy i będziemy na tym jechać. A dzięki temu komputer nie będzie nam dziwnych rzeczy robił, a ja będę mógł wam pokazać w miarę względnie wszystko. I tak od prawej mamy okno kolonii, czyli listę wszystkich dostępnych kolonii, jakie możemy. Na niej możemy kontrolować kolonię bezpośrednio, czyli możemy ją zaznaczyć, możemy do niej się udać, możemy pokazać ją na mapie galaktyki, możemy wyznaczyć ją jako stolicę. I też tu w zakładkach mamy też różnego rodzaju opcje, od populacji poprzez ilość surowców, jakie surowce są wydobywane na niej. O, bardzo ciekawe, bo mamy chrom, polimer, carbon fibre i kamień nekrosa. Bardzo fajnie. No i tak, każda planeta generalnie, każda generuje surowce. I tak naprawdę cała kompleksowość o te surowce się rozbija. Kompleksowość i jednocześnie prostota. Ale o tym mówię, jak później będę mówił o tym, jak będę nagrywał o gospodarce rozdział. Na tą chwilę musicie po prostu widzieć, że pod tą zakładką mamy możliwość dostania się do surowców, które są wydobywane. Znaczy, mamy obraz surowców, jakie są wydobywane na tej planecie. Tutaj mamy postacie, które znajdują się na tej planecie, i wojsko. Dalej, tutaj mamy Construction Yard i tak. Jeżeli wokół planety orbituje... nie, wróć. Planeta może tylko budować kilka rodzajów statków. I są to, zdaje się, konstruktory kolonizacyjne i... Tak, bo nic nie wybuduje, bo nie mamy na razie schematów, na to musimy sobie je zbudować. Ale generalnie planety są w tej grze pod kategorią konstruktor, czyli obiekt, który może coś zbudować, coś, co będzie latało. O tak. Okej, co akurat dokuje na naszej planecie, też charakterystyki, czyli nazwa statku, jego rola, misja, jakiś system i tak dalej. Tutaj mamy listę wszystkich obiektów wybudowanych na planecie. Na razie nie ma nic, no bo nie możemy na razie nic wybudować. To się zmieni z czasem, jak będziemy awansować, będziemy badać nowe technologie i nam umożliwi na przykład jakieś technologie, jakaś technologia daną budowlę do zbudowania, to wtedy będziemy mogli ją zbudować. Na przykład takimi instalacjami są fabryki czołgów. Bez fabryki czołgów na danej planecie nie zbudujemy dywizji pancernych.
albo fabryka droidów, nie? Nie będziemy mogli szkolić piechoty, o tym później. Okej, i każdy taki w sumie obiekt, czy to jest wojska lądowe, czy to floty, czy to statki w sumie, też ma swoje tutaj zakładki, którym można operować i ustalać tam procenty, nie? O tym trochę później opowiem, bo to jest już wyższa szkoła jazdy. Tutaj mamy planer kolonii, czyli możemy mam wyświetlone wszystkie dostępne listy kolonizacyjne oraz surowce oraz informacje o czym, czy to jest dostępne, czy niedostępne, czy mamy czy mamy tego surowca kopalni, ile tej kopalni, jaki to jest ilość tego surowca, nie wydobywamy. No nie tabelkowo jest to wszystko poukładane, ale mi się wydaje, że to jest w miarę czytelnie. Znaczy, że zawsze możemy nad każdą nad każdą taką kolumną sobie przejechać i sprawdzić właśnie ilość surowców w moim imperium, na przykład przykładowo ołów, nie? Ale o tym szczegółowo będę mówił później. Wyświetli się nam lista wszystkich zbadanych przez nas planów zdolnych do zasiedlenia i możemy tutaj mamy dwa przyciski, zbuduj kolonizacyjny wyślij go do danej kolonii, albo wyślij dany statek z dostępnej listy. Tutaj jeżeli mam zbudowane kilka statków kolonizacyjnych, to wyświetli się nam listę. Jest to tyle ważne, bo statki kolonizacyjne to nie tylko nasza populacja rodzima, że tak się wyraża, ale też populacja z innych planet, na przykład jeżeli naszym imperium zamieszkują jakieś inne rasy, to one też mają prawo zbudować sobie, oczywiście jeżeli na ich planecie każemy budować statek kolonizacyjny, to będzie statek kolonizacyjny zasiedlony ich populacją. I wtedy na przykład, jeżeli dana rasa mieszka na planecie wulkanicznej, to możemy z kolejną planetę wulkaniczną dołączyć do naszego imperium i zasiedlić nią daną rasą. Więc trzeba uważać, bo czasami Kuptor robi tak, że klikając na tą opcję dostępną, po prostu wolną pierwszą planetę, która na przykład może być zasiedlona przez rasę, którą na przykład nie chcemy, by się rozwijała pod względem kolonizacyjnym, bo taką na przykład mamy politykę. Dobrze. Tutaj mamy statystyki, czyli generalnie kto jest najlepszy, kto jest najwyższy, kto ma najwięcej dział, a kto ma najmniej. Tutaj pokazałem politykę, edytor, nie ruszamy tego. Tu mamy nasz personel. Poważnie? No proszę, mamy układ słoneczny. To się rzadko zdarza, bo z reguły nazwę systemu jest losowana automatycznie, ale w puli znajduje się układ słoneczny. Czasem potrafi losować nam układ słoneczny i w tym momencie tak mamy. No nie mamy generalnie naszych specjalistów. Jest ambasador, jest przywódca naszego kraju. Jest dwóch agentów wywiadu i to tyle. Tutaj generalnie ludzie się pojawiają losowo. Tam co miesiąc, albo co roku, albo co pół roku jest rzut kostką. Tam różne rasy mają podstawową ilość szansy na wygenerowanie danego naukowca, plus
procent dodatkowy z danego budynku na planetach, tak? Jeżeli na przykład mamy na planetach dużo uniwersytetów, to generuje nam się naukowiec. Jeżeli mam dużo akademii wojskowych, to dużo generałów i dużo kapitanów. Nie, wróć, kapitanów jest z Akademii Floty. No tak, czy jak generalnie wiadomo, o co chodzi, nie? Jeżeli budujemy dużo budynków generujących daną postać, to będziemy mieli większe szanse na to, że ona się wygeneruje. Ale to na przykład admirała możemy dostać po tym, jak zbudujemy dużą liczbę okrętów i zawiążemy flotę, nie? Wtedy też się taka może pojawić akcja. Coś takiego się pojawia, gdy zbudujemy nasz pierwszy okręt bojowy. Wtedy pojawia się tam kapitan jeden z drugim i po jakimś czasie admirał. Dobrze, naszego lidera mamy słabego. Trudno. Będziemy musieli na nim trochę popracować. Albo że... Albo dostaniemy po prostu nowego, w sensie... Ktoś dokona zamachu stanu, przewrotu pałacowego, bo w monarchii też coś takiego się może wydarzyć. Więc tu trzeba z tym uważać. Dobra. Możemy takie on oczywiście... Wróć. Nie chciałem. Możemy takie oczywiście cwanieka nazwać. I to jest bardzo fajna sprawa, bo na przykład możemy mieć w naszej flocie admirała Akbara, admirała Dugala, admirała Radusa, admirała Kerka, kapitana Picarda. Czemu nie? Albo naszym agentem może być... A drugim agentem będzie... Bo czemu nie? A naszym ambasadorem będzie, powiedzmy, nie wiem... To jest właśnie fajne w tej grze. Kustomizacja. Szkoda tylko, że nie na poziomie tworzenia cywilizacji, ale no... Trudno. Oczywiście, jeżeli dany gościu się nam nie podoba, to możemy go bardzo prosto usunąć. Zwłaszcza, że na przykład nie chcemy mieć agentów z innej rasy, bo... Widzicie... Ci ludzie to są specjaliści tak zwani ludzie wpływowi. I istnieje spora szansa, że na przykład jeżeli taki agent nie będzie miał nic do roboty, to może zacząć spiskować przeciwko naszemu władcy. To się zdarza, to ma bardzo niską szansę. Największą szansę na przewrót pałacowy ma gubernator, który siedzi za blisko kolonii. Ambasadorowi to się naprawdę rzadko zdarza, raz tylko miałem, że ambasador przejął władzę. Agentowi wywiadu też w sumie rzadko. Najczęściej zdarzało mi się, że gubernatorzy przejmowali władzę, więc trzeba z nimi uważać. W porządku. No dobra, następne... tutaj mamy do czynienia z... kolejnymi zakładkami, może od tej strony. Tutaj mamy listę wszystkich obiektów, które mogą coś zbudować, łącznie z planetami i stacjami budowniczymi i naszymi stoczniami później. Jak będziemy budować stocznie, to czemu nie? Tutaj możemy zlecić budowę w całym Imperium.
I warto zaznaczyć tutaj, że tu zlecamy budowę w całym imperium poszczególnych rodzajów wojsk. Są eskortowce, fregaty, niszczyciele, krążowniki, okręty wojenne, transportowce, lotniskowce i okręty, tankowce, supply ships, okręty badawcze i konstrukcyjne, to są wszystko klasy, które może budować państwo. Tutaj zlecamy budowę tych okrętów bardziej już szczegółowo. To się przydaje, zwłaszcza że jeżeli mamy jakąś dobrą wypasioną stocznię, gdzie na przykład zbudujemy na raz 5 takich cwaniaków, to czemu nie? Czemu zlecić nie jej, a na przykład... bo widzicie, komputer zleca tutaj byle komu de facto. Pykamy. Myślę tutaj, jeżeli będziemy więcej mieli projektów, na razie nie mamy żadnego projektu, to... to nie mamy wyboru, ale jeżeli będziemy mieli parę projektów, to możemy rozwinąć sobie na przykład coś takiego właśnie podobnego. Czy dostaniemy taką strzałkę, będziemy mogli rozwinąć listę z projektów i ten, nie ma sprawy, nie? To klikamy na Purchase i on buduje nam w całym imperium, tylko że on buduje wszędzie, nawet w małych stoczniach, gdzie one nie są wykorzystywane w celach wojskowych, bo nie każda stocznia musi być stocznią wojskową, od razu mówię. A tutaj z kolei zlecamy badanie, budowę konkretnej stoczni, statku danego i mamy świetny spokój. Nie musimy się martwić o to, że wróg że budujemy stocznie w 5 różnych regionach imperium. Okej, tutaj mamy... nasz creme de la creme, czyli budowę okrętów, właściwie projektowanie okrętów. Tutaj możemy zarządzać wszystkimi naszymi projektami. Jak to nie mamy żadnego, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebym dodał nowe projekty. To za chwilę. Za chwilę się tym zajmiemy. Tak, wiem. A właśnie, jeżeli nie mamy tutaj żadnego projektu i klikniemy na wyjdź, to poda nam automatycznie, czego nam brakuje. Te okręty muszą być zawsze. Frachtowce i okręty górnicze oraz stacje górnicze muszą być zawsze, bo to są okręty cywilne. Cywilne dlaczego? Zresztą, bo nasza gospodarka dzieli się na cywilną i prywatną. To jest coś, czego nie było w żadnym dotychczasowym, moim zdaniem, kosmicznej strategii 4X. Bo nawet nie ma Stellaris. Ha, 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 ha. Prywaciarze to de facto nasz krwiobieg naszego imperium. To oni dostarczają surowce, to oni handlują z innymi państwami. To na nich opiera się turystyka, to na nich opiera się sektor stoczniowy, prywatny stoczniowy. I tu mamy okno dyplomacji, gdzie możemy przejrzeć sobie charakterystykę dowolnej frakcji, z którą mamy kontakt. Na razie mamy kontakt tylko ze sobą, więc trochę smutno, ale... generalnie możemy sobie pomyśleć, jacy jesteśmy. Jesteśmy agresywni, jesteśmy... no i to, co było w cywilopedii. Też możemy zobaczyć, jak stoimy w porównaniu do innych państw, nie specjalnie patrząc na statystyki takie ogólne. Tutaj to też to mamy. Na przykład możemy zobaczyć sobie, jaką mamy siłę militarną, wartość strategiczną. Raz o tym powiem. Roczny dochód 40
7%, 7% tax? O kurde. Trochę za wysoki, bo na razie mamy jedną planetę, a to znaczy, że chyba jedna planeta jest opodatkowana 7%, co? Nie, gorzej, 21. Oni się tam za chwilę zbuntują. Trzeba coś z tym zrobić. Tam muszę dać 10, bo oni nam po prostu za chwilę zaczną buntować. No, o tym będzie więcej w polityce wewnętrznej i gospodarce. Ale wracając, tutaj generalnie mamy statystyki, możemy sobie porównać właśnie z innymi krajami. Te dwa są ważne. Wartość strategiczna i siła wojskowa. Wartość strategiczna to nasza pozycja cywilna na arenie międzynarodowej, czyli nie musimy mieć dużej floty. Jakąś tam flotę możemy mieć, ale na przykład gospodarczo dobrze stoimy. Nasze państwo jest eksporterem dużej ilości surowców, a inne kraje na nim, polegają, więc to jest nasza wartość strategiczna. Z kolei na przykład, jeżeli jest na odwrót, to my importujemy dużo surowców, to nasza wartość strategiczna jest niewielka. Aczkolwiek to się kumuluje jeszcze z potęgą militarną. Czyli im duża potęga militarna, tym nasza wartość strategiczna wzrasta. Plus jeszcze wielkość ilości kolonii i populacji. Więc na to parę czynników wpływa. A nasza siła militarna to po prostu ogólnie ile mamy dział dostępnych w naszej flocie. I generalnie to jest obliczane przez równowartość siły ognia wszystkiego, co ma na swoim pokładzie jakąkolwiek broń. Łącznie ze stacjami kosmicznymi. Więc to trzeba uważać, bo przy oszacowaniu, bo na przykład możemy mieć przykładowo 5000 wartości, komputer może mieć znowu 6000, ale się może okazać, że jego połowa z jego sił militarnych to jest są bazy, a z kolei 3/4 na się to są okręty bojowe, no to w polu to on raczej sobie nie poradzi, a my będziemy mogli naszą flotą bazę jedna po drugiej mu niszczyć i wtedy sukcesywnie będziemy to spadać. Dobra, ja tu się trochę rozgadałem, a to sobie powinienem zostawić na rozdział o dyplomacji i polityce zagranicznej, ale to jeszcze do tego wrócimy spokojnie. Dobrze, pierwsze kroki, tak? No dobra, rozejrzyjmy się trochę po naszym systemie. Co my tu mamy? Mamy artefakty. Okej. Co, tylko jeden ten? Z artefaktami jest... No właśnie, bo tu jeszcze powinien być... Są z reguły tak, dostajemy na początku planetę przynajmniej z jednym... układ z jedną planetą z artefaktami. To jest konieczne. I z dwoma statkami. Jednym do naprawy, drugim do przejęcia. Więc to jest to, o czym mówiłem, jeśli zaczynamy z rasą... jeżeli zaczynamy jako jedna z dwóch ras w danym układzie, bo wtedy przeciwnik może nas prześcignąć, dotrzeć pierwszy do tego miejsca. Zdobyć napęd FTL, bo w tej grze tak się zdobywa napęd FTL. Zanim go będziemy mogli zbadać, gdzie on jest? Tu. To musimy odkryć najpierw jego schematy na planecie z tymi
z ruinami. Proszę, proszę, możemy tutaj budować nawet bazę wypoczynkową, resort. No, fajna planetka. Właśnie, tutaj mamy okno naszych planet. Planet i nie tylko. Obiektów właściwie, jakie możemy zajrzeć. Tutaj generalnie mamy informację podstawową. Populacja, ilość tej populacji, przyrost na miesiąc. Jakie surowce wydobywamy, w jakim procencie. Wartość, im większa, tym lepiej, więcej możemy ściągnąć podatków z dużej wartością tej. Z dużej wartościowo planety. Zadowolenie. GDP. Podatki. Tutaj możemy jeszcze zarządzać naszymi wojskami naziemnymi. Właściwie zobaczyć, jak to wygląda na planecie. Na tej mapce też w przyszłości będą toczyć się bitwy naziemne. Jeżeli klikniemy to tą opcję na wrogiej planecie. No i tu jeszcze mam informację, czy mamy jakieś budynki? Nie ma. Czy coś dokuje? Nie, nie dokuje. Na razie nie dokuje. A na przykład przy takiej planecie już, no możemy sprawdzić, jakie są tutaj ośrodki. Nie ma żadnych, no bo nie ma prawa być żadnych. Jakie są surowce? Nie wiadomo. Czy jest zdatna do kolonizowania? No nie, bo to jest gazowy gigant i raczej miasta w chmurach na nim nie wybudujemy, choćbym bardzo chciał. W jakim systemie jest? Jaki to jest typ planety? Jego wartość? No i tyle, nie? Wielkość. Tutaj jeszcze, jeżeli mamy coś takiego jak scenery, to oznacza, że mamy bonus do turystyki. I co robimy z tym czymś takim? A nastawiam tutaj bazę wypoczynkową i czerpiemy całkiem niezłe zyski z turystyki. Ja o tym jeszcze będę mówił o rozdziale o gospodarce i o... w sumie o gospodarce, bo to turystyka do gospodarki się zalicza. Dobrze. No jeszcze mamy pole asteroid, nie? Pole asteroid coś żyje. Żyje. Na asteroidach często mogą, z reguły są puste, ale czasem mogą wystąpić asteroidy bardzo bogate w dane złoża. Do takich miejsc, jak na przykład asteroidy albo mgławice, to... tutaj będzie na przykład... Nie, no nie wiadomo, generalnie coś tam... Może nam tu coś odkryć nasz statek eksploracyjny. Zresztą się zaraz zbadamy. Może nam taki statek odkryć jakiś surowiec, wtedy wysyłamy tam, znaczy są prywaciarze wysyłają swoje statki te minerskie, górnicze i wydobywają surowce i potem dokują, sprzedają je nam, znaczy czy tam dostarczają na planetę najbliższą. Generalnie jest rozwój, szczęśliwość, miłość. No chyba, że mamy właśnie takich nieprzyjemnych sąsiadów jak ten pan tutaj w okolicy, no to trzeba tutaj podesłać jakieś statki, coś co strzela, żeby się tego pozbyło, bo za chwilę będziemy dostawać informację, że ten statek musiał uciec, bo zaatakował go kosmiczny robot.
Dobrze, ja tu gadu gadu, a rusty się zbroją. Ale to trzeba powiedzieć wam takie informacje podstawowe, żebyście wiedzieli. Dobrze, ale co możemy zrobić z taką planetą? No generalnie... Wszystko i nic. Możemy zbudować na niej na przykład... Właśnie. Jeszcze jest jedna sprawa. Menu zarządzania planetą możemy obsługiwać z tego paska tutaj. Dostajemy różne opcje tam budowy na planecie. Budowy na planecie. Statek nowy możemy zbudować albo wokół planety, albo cud. Możemy przydzielić też właśnie misję, o której mówiłem wcześniej, czyli misję szmuglerską. Możemy też misję obronną. Aha, czyli jednak najemnicy istnieją w tej grze, mimo że nie ma piratów. Bardzo dobrze. No i możemy też rekrutować wojsko. Ale łatwiejszy moim zdaniem dostęp jest z prawego kliku. Najeżdżamy kursorem na daną planetę. Prawy klik i mamy wszystkie po prostu opcje dostępne, jakie możemy. Łącznie ze zmianą podatków, czego osobiście nie polecam. Lepiej robić to ręcznie. No i możemy też misje różnego rodzaju tutaj. To jest bardzo fajne, bardzo przyjemne. Ja z tego nie korzystam. Dobrze. Okej. Okay. Na razie nie mamy żadnych stacji. Nic nie możemy budować, bo nie mam żadnych schematów. Więc trzeba taki schemat stworzyć. Najprościej zacząć od budowy stacji bojowej. Znaczy, stacji stoczniowej. Stoczniowej po prostu. No i tak. O samym edytorze. Konstrukcji statków będę mówił w następnym. Zrobię osobny odcinek o tym w ogóle, bo to jest. Arty ciekawa sprawa. Praktycznie połowę czasu gry spędzam tutaj. To jest właśnie ten nasz. Katalizator kreatywności naszej, nie? Tak się wyrażę ładnie. Dobra, wybieramy rolę i potrzebujemy na stację duży spaceport. Dobra. I tu sobie wybieramy oczywiście ten rodzaje, nie? Wróć. Tak, mam z Gwiezdnych Wojen z Gwiezdnych Wojen mam statki. Dobrze. No i teraz tak. A właśnie, bo nam tutaj ucieka ta planeta dlatego, że my na niej tak wiem. Ona nam ucieka, bo oczywiście na planecie jest. Planeta nie stoi w miejscu. Bo porusza się dookoła Słońca. Jak to już stwierdził nasz rodak 500 lat temu. Jeszcze raz. Dlatego warto przy projektowaniu statków na wszelki wypadek zastopować czas. Gra jest w czasie rzeczywistym i teraz tak, tutaj mamy listę wszystkiego, co nam potrzebne jest do zbudowania takiego cwaniaka pod tytułem port kosmiczny. Możemy tu oczywiście nazwać naszą klasę portu kosmicznego, nie wiem, nazwijmy go stocznia. O. Okej, okay, no i mamy już punkt odhaczony, czyli nazwij dany ten. Dany projekt. Teraz musimy jeszcze mu przydzielić reaktor. Centrum dowodzenia.
centrum dowodzenia. To jest centrum dowodzenia, centrum handlowe. Centrum handlowe dodaje się do wszystkich stacji jednostek, które będą reagowały z sektorem prywatnym. Mówiąc krótko, tutaj dzięki temu nasi prywaciarze będą mogli swoje okręty kupować, a my z tego będziemy całkiem niezłe pieniądze zbierać. Co jeszcze? Z tego co pamiętam, potrzebny będzie Docking Bay. A, i oczywiście mamy tutaj wielkość tej stacji, nie? Nie możemy przekroczyć jej. Chyba że to będzie stacja orbitująca wokół planety, no to wtedy hulaj dusza, nie? Ale tak to normalnie to nie możemy przekroczyć tego limitu w ogóle. Moment, dajcie mi się skupić. Zrobimy wielką stację po prostu. Psz, wow. Jest Docking Bay. Co jeszcze? Aha. Ogniwa paliwowe. No to już. Dobra, niech będzie to 330. Każdy obiekt latający i znajdujący się w kosmosie musi mieć ogniwo paliwowe. Przy okrętach ogniwo paliwowe wyznacza jego zasięg, a przy stacjach po prostu jak długo wytrzyma bez dostawy świeżego paliwa. Są różne rodzaje paliwa, o tym opowiem nieco później, jak będę omawiał zaawansowaną konstrukcję statków i jednocześnie badania. Okej. Okay. Life support, tak? No to już. Teraz tak, tutaj mamy opis ludzi, tak? Bo to są, w sumie można powiedzieć, że to są ludzie. Ludzi będzie w stanie utrzymać taki life support. My damy po 10. Oczywiście można to liczyć, ale generalnie tu na górze nam powiedzą, kiedy się skończy, a kiedy nie. Kiedy będzie potrzebne, a kiedy nie będzie potrzebne. Generalnie to, co jest na czerwono, to jest wymagane, a to, co na żółto, to jest zalecane. Tylko, że na przykład my nie mamy technologii odpowiednich, no to tarczy raczej nie wsadzimy. Mamy w ogóle tarcze? Czasami się rozlosują, wiecie? No nie ma. Dobra, nie będzie miał dwa docking baye. Dobra, dowalimy mu jeszcze 7, szczęśliwa liczba. 7 żurawi. Żurawie odpowiadają za ilość statków, jaką maksymalnie może jednocześnie budować. I co? I system podtrzymywania życia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Można oczywiście dodawać, tutaj się dodaje i tutaj też. Tutaj dodajemy po jednym, tutaj dodajemy po pięciu. Tutaj zabieramy po jednym, tutaj zabieramy po pięciu. Trzeba tylko uważać, żeby zaznaczyć odpowiedni
odpowiedni system, żeby na przykład nie jorgnąć i na przykład nie oddać 5 z tym podtrzymywania życia zamiast na przykład 5 żurawi, nie? Kwatery załogi. No i mamy gotową stocznię. Teraz tak, coś tu jeszcze... Najlepiej jest, żeby reaktor był na plusie. Bo wtedy są niedobory energii, a przy niedoborach energii... taka stocznia mimo wszystko, że jest utrzymywana tutaj, to może spaść, może zostać po prostu się uszkadzać. Więc... dobra, mamy stocznię. Zapisujemy projekt. Okej. Teraz trzeba zbudować coś, co będzie latało. Dostarczyło coś do tej stoczni, cokolwiek. Load design. Ja tu chyba miałem dokładnie. Large transport. Delayed. Tak. Small transport. Medium transport. Ok, mamy transportowce. Ok. A co już wcześniej budowałem, chciałem tylko sprawdzić. Dobra, i są. Ok, jeszcze sobie wgramy co? Nie mamy konstruktora, czy... nie. Ok, na razie stację... Podarujemy sobie na razie stację badawczą. A ja tutaj zakończę odcinek. Czego brakuje? Bla bla bla. Aha, jeszcze... Dobra, ale to zrobisz poza wideo, te wszystkie konstrukcje dodatkowe, które nam brakuje, czyli... stacji tych wydobywczych i okrętów górniczych, więc następnego, moi drodzy, w następnej części tego odcinka poświęconego pierwszym krokom w kosmosie, ja bym Luis van der Elf, to było Distant Worlds, poradnik do następnego odcinka. Na razie, cześć.